W dniu dzisiejszym dodaliśmy już 6 z serii statków dla właściciela z Danii. Mamy z nim podpisane kolejne kontrakty. Następne wodowanie planujemy na wrzesień. Bardzo podobna, wręcz bliźniacza jednostka do poprzedniej. Jest to typowy sejner. Z tego, co armator powiadomił nas, jednostka będzie operować w rejonie Morza Bałtyckiego przede wszystkim. Nam się współpracuje z każdym klientem, więc czemu nie z Carstensenem? Jest tak naprawdę, jeśli chodzi o firmę Carstensen, wiemy o sobie bardzo dużo, to czego jedna strona oczekuje od drugiej, także myślę, że to jest także to brane pod uwagę. Jedne wodowanie planujemy na wrzesień, planujemy też kolejne wodowanie pod koniec roku. Jeszcze jeden kadłub do Carstensena i będzie to jednostka dla Uniwersytetu Göteborga.